Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy ogórki kanapkowe w zalewie curry. Bardzo smaczne i łatwe w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowywania tych ogórków. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Ogórki umyłam i przebrałam. Mniejsze zostawiłam na inną sałatkę, a wybrałam średniej wielkości. Końce z ogórków odcinamy. Następnie każdy ogórek kroimy w plasterki. Najlepiej jest naoszczyć nóż i pokroić te ogóreczki w plasterki. Takie jak nam się uda. Odcinam również dwa boczne końce. Tak więc ładnie wyjdą nam plasterki z ogórka. Gotujemy teraz zalewę. Do garnka wlewam litr wody. Do tego dwie szklanki octu. Półtorej szklanki cukru. Jedna łyżka soli. Do tego jedna łyżka curry. Zalewę należy zagotować. Do każdego słoika nałożyłam mały kawałek kopru. Dosłownie kawałeczek. Do tego gorczyca po troszeczku. Po jednej kulce ziela angielskiego. I po trzy kulki pieprzu. Układamy teraz ogórki. Ogórki bierzemy w rękę, wyrównujemy i wkładamy je na stojąco. Zalewa się zagotowała, lekko ostygła i teraz zalewamy. Zalewę należy pomieszać. Słoiki dokładnie zakręcamy. Słoiki pasteryzujemy w wodzie 5 minut, licząc czas od zagotowania się wody. Zaczęły się gotować, teraz liczymy czas 5 minut. Wyłączamy i wyciągamy słoiki, aby nie gotowały się dalej w tej wodzie. Należy uważać, aby się nie poparzyć. Ogórki kanapkowe są bardzo smaczne. Najlepiej smakują, jak postoją kilka tygodni lub kilka dni. Ogórki kanapkowe są bardzo smaczne. Już je spróbujemy. Ładny kolor i wygoda. Proszę, ogóreczek na kanapkę. Jeszcze spróbujemy ogóreczka. Cudo! Dobrze doprawione słodko, kwaśno-winne, ale pyszne. Bardzo smaczne. Jeżeli lubicie mocny smak zalewy, cukru, octu, to ten przepis jest właśnie dla Was. Gdy nie lubicie mocno kwaśnych, troszkę tego octu można dodać mniej. Mimo wszystko polecam przepis, bo jest bardzo, bardzo dobry. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.